Cześć, tu Michał, gramy w Fallouta 4 i między odcinkami posprzedawałem trochę rzeczy i zająłem się zorganizowaniem ekwipunku. Na przykład mam teraz broń poprzypisywaną do odpowiednich przycisków, wszystko jest trochę logiczniejsze. To znalazłem po drodze, całkiem niezły karabin. I zaraz przed skończeniem poprzedniego odcinka Paladyn Dance chciał o czymś porozmawiać. Paladynie? Paladyn. Do you want to have that talk now? Tak, jasne. Go on. I appreciate your time. This isn't a formal meeting. I simply want to clear the air. I think we may have gotten off on the wrong foot when we first met, and I feel like I owe you an apology. Expecting you to embrace the standards of the Brotherhood without having a history with us was unfair. And given that you've adjusted so well to our beliefs, I don't think I needed to push so hard. Dzięki. That's very kind. Thank you. Well, you deserve it. When I was an initiate, my sponsor was Paladin Krieg, toughest squad leader I ever served with. He was a model soldier, embodying the values every trainee was striving to achieve. Fiercely loyal, secure in his beliefs, and brave to a fault. From the moment I was assigned to his squad, I was singled out. It felt like he was pushing me harder than the rest of the team. I fought by his side for years, and we had some seriously close calls. But he never explained to me why I was treated that way. Pewnie cię motywował. It sounds like he was trying to motivate you. If he was, I never got a chance to ask. After I was promoted to Paladin, and I'd moved on to my own squad, I received word that Krieg was killed at Adams Air Force Base. The news was like being kicked in the stomach. I mean, I'd lost some of my brothers and sisters before, but his death, well, it really got to me. It's taken me a long time to realize it. But the reason Krieg was so tough on me is the same reason I'm so tough on you. It's because I believe in you. And I don't want to see any of your potential go to waste. Mógłbym go zapytać o bazę sił powietrznych, ale chyba nas to tak bardzo nie interesuje. What happened at Adams Air Force Base? Back in the capital wasteland, the Brotherhood was at war with a traitorous group of rebels who called themselves the Enclave. They maintained a mobile command post at the remains of Adams Air Force Base, just outside of Washington, D.C. The Brotherhood spearheaded an assault on the command post, which was ultimately successful, but costly. Quite a few soldiers died in that battle, and Paladin Krieg was among them. He made his mark on history, and whether you choose to believe it or not, you have the potential to do the same. A wolałbym nie pójść w jego ślady, skoro zginął w jakiejś bazie lotniczej, ale dziękuję. I'm flattered that you have so much faith in me. You've earned that faith by your own hand. Well, I've said what I had to say, and I hope that it meant something to you. I trust you'll keep this in confidence, of course. Some of that information was of a personal nature, and well, I'd like to keep it that way. No dobra, dzięki. Ruszamy w drogę. Mamy zbadać bunkier tutaj na górze, ale mamy też zbadać żłobek Greentop. Właściwie to mamy wymusić na jego mieszkańcach oddanie nam zapasów. Więc tam właśnie się udamy na początek. Znaczy, nie udamy się tam bezpośrednio, bo jeszcze go nie znaleźliśmy. Udamy się do gimnazjum w Malden. Hot Rodder. Karty numer Hot Rodowca odblokowuje unikatowy wzór lakierniczy dla twojego pancerza wspomaganego. No, ciekawe. Ciekawe, co robią. Jeszcze żadnego nie znalazłem. Chyba. Może się przyda. No to w drogę. Przygotujmy broń. Co mi jeszcze z tego nie strzelałem? A to jest taki dalekosiężny karabin. No w sumie może przyłączymy się na coś innego. Co my tu mamy? O, tam coś widzę. Coś tam lata. Wypróbujmy ten karabin snajperski, który miałem przed chwilą. Ciekawe, czy trafię. To wygląda jak mucha. Trochę się rusza, więc pewnie nie trafię. Jaki odrzut. No, ciekawe. Dawaj. Nie, chyba nic z tego. Muszę podejść bliżej. Że tak ruszają, to się muchę też ciężko trafić. Ale oznacza cele. Można tym zbadać okolice. No chodź, no chodź.
Boach. Mocarna gnijąca mucha mięsna. To jeden z tych specjalnych przeciwników. Zaraz, czy to nie jest taka, co mnie kiedyś otruła? O, ten jest otruty. Ciekawe, czy zginie. Znaczy, nie zginie, ale... I co tam było w tej muszce? Błyskawiczny klucz francuski. To nie jest klucz francuski. Broń z hakiem. Średnia szybkość zużywa 25% mniej punktów akcji. Ciekawe. Zobaczmy. To zobaczymy. Spróbuję coś nim zabić. Tymczasem ruszamy w drogę do farmerów, których niestety musimy pozbawić płodów rolnych. Postaram się im zapłacić albo im wyperswadować, żeby oddali je po dobroci. Swoją drogą, mam jakieś punkty? Nie, nie zdobyłem poziomu dawno. Trzeba wykonać trochę więcej zadań, żeby to się udało. A nie tylko zabijać mutantów. Trochę głupie wyglądamy z takim hakiem. Nasza pięść pewnie powinna zadawać więcej obrażeń. Czy to już tutaj? Wygląda, jakby to było już tutaj. Dobra, schowajmy broń, nie bądźmy tacy. Dzień dobry. Czy jesteś szefem? Nie. Może ty. Wyglądasz dość unikatowo. Osadnik. Przekazanie zbiorów, oddajcie część plonów. Rozmawiajmy o... Czego byście chcieli za plony rolne? Never thought about that. I have to say, 1,000 caps would cover it. Spróbujmy to przehandlować. Troszkę się potargować. But okay. Świetnie. No i dobrze, załatwiliśmy sprawę bezboleśnie. O, mogę sobie coś ugotować, ale nie w pancerzu. Ta osada nie jest twoim sojusznikiem. Czyli zaraz, mogli być moim sojusznikiem, a teraz są sojusznikiem Bractwa Stali? Dziwne. A, nieważne. Idziemy do bunkra. Bunkier znajdziemy gdzieś tam. A kiedy płody rolne zostały... Mógłbym sobie tutaj przyjść i pozbierać owocki. Płody rolne zostały przekazane, więc wystarczy tylko zgłosić się do kwatermistrza na statku powietrznym i dostać naszą nagrodę. Obawiałem się, że jeżeli będziemy chodzić w pancerzu wspomaganym, to bardzo szybko zużyjemy całą energię, ale tak naprawdę zyskujemy więcej ogniw niż tracimy. Jesteśmy już na 9 ogniwach w tej chwili. Nie na ogniwach, rdzeniach. Jak daleko mamy do tego bunkra w ogóle? Całkiem daleko, ale możemy iść przez strzały. Co ty tam masz? Dzigacz. Masz z klucza. No, jeszcze raz. No, strzelaj. Nie, to nie. Bierzmy jakąś inną broń, jakąś, do której mamy mnóstwo amunicji. Do tego mamy dużo. Do tego mamy jeszcze więcej. 308. To jest 10 mm. 38. Użyjmy tego. Jest to bardzo słaby pistolet, ale jeżeli nie spotkamy jakichś niebezpiecznych wrogów, to będzie ok. Możemy iść drogą, będzie troszkę wygodniej. Jeszcze kawał drogi, ale za to woda jest bardzo ładnie niebieska. Spodziewałem się takich szaro-zielonych jak w Falloutie 3. Cieszę się, że troszkę poprawili kolory. Nie jest już tak szaro i brudno. No dobra. Nic tu się nie czai na nas? Nie, w sumie nie. Kiedy idziemy na takie długie wycieczki, to rzeczywiście widać, że spada poziom naładowania naszego pancerza, ale jak wtedy przez dłuższy czas byliśmy w bitwie, to spadło bardzo mało. Wydaje mi się, że... Słyszę coś. Brzmi jak...
Co tu robi helikopter? Czy to jest latacz Bractwa, czy jakiś inny? Co tam robią samochody na drzewach? A, walczy z supermutantami. No, skoro walczy z supermutantami, to musimy mu pomóc. Starajmy się zrobić to przy pomocy tej strzelby. Ciekawe, czy zadam im jakieś sensowne wrażenie. Ale ma odrzut. No co ty. Te obrażenia nie są najlepsze. Dobra. Młot. Co to robi ten latacz? To ja nie wiem. Oje! Długo! Mało brakowało. Dobrze, że miałem punkty akcji na sprint, inaczej by było po nas. Supermutant zwiadowca. Masz. Co? Kolejny samobójca? Nie, wybuchł samochód. Dobrze, że nie byliśmy obok niego. Dobra, tu jest trochę niebezpiecznie. Jasne, jasne. Teraz się boję, że wyskoczy następny samobójca na mnie. Wtedy po prostu odwracamy się i spierniczamy ile sił w nogach. Okej, nikogo tu nie... w ostatniej chwili miałem nadzieję, że ją wyłączę, ale się nie udało. Dobra, trzeba się wyleczyć. Napijemy się brudnej wody. Bunkier zwiadowczy Theta. No ciekawe. Kod do bunkra zwiadowczego znamy, więc nie musimy hakować. Wymagane hasło. Długie. Otwórz drzwi. I co? O! To chyba ten, którego szukamy. Paladin Brandis? Who are you? Who sent you? How did you get in here? A. Dobra, na początek chcemy tylko porozmawiać. We're just here to talk. Talk? Why? Who sent you? What are you doing here? It's Dance. Paladin Dance. Don't you recognize me? Dance? No, 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 that can't be. Why are you here? I was dispatched to the Commonwealth on a recon mission, Paladin, just like yours. How did you find me? I've been alone. All alone for so long. Rzuć broń, sygnał alarmowy. Tak, porozmawiajmy z nimi jak równy z równym. Raczej nam nie zagraża, jesteśmy w pancerzach. We followed the distress beacons left by your team. Their holotapes led us here. The others? What happened to them? Trudno powiedzieć, pozostali... Masz nieśmiertelniki. I recovered their tags. You did? Thank you. This really means a lot to me. I tried to go back for them, you know. There was nothing I could do, not alone, but I'd hoped. You've been through a lot to find me. I should give you something. I've collected a lot over the years. Technology, odds and ends. If you see anything you want, take it, take it. Come back with us. You're still a member of the Brotherhood, Paladin. What? No, I couldn't. Not after everything that's happened. Może uda się go namówić. The Brotherhood needs you, Paladin. It's time you reported in. I can't. No, it's been too long. I wouldn't be of any use. Spróbujmy jeszcze... Zapytajmy go najpierw, co tu robił. What have you been doing all this time? I tried to do some recon, explore a little, but I'm all alone. It was just too much of a risk. So I've been hiding so long. 3 years. Yes, about that. Too long. Spróbujmy go namówić jeszcze raz. No one knows the Commonwealth better than you. We need your help. I've been here too long. I'm not myself.
Would they still take me? Powrót do bractwa. Ach, to nam się nie uda. Na razie się pożegnamy. Farewell, Brandis. Goodbye. And and thanks. Może uda się go namówić, ale. Ha. Zróbmy tak. Wyjdźmy z pancerza. Zwiększmy swoją charyzmę. Ciekaw jestem, czy jeszcze można z nim o tym porozmawiać. Zobaczmy. Paladin Brandis. You still here? Tak, można. Dobra, spróbujmy zwiększyć swoją charyzmę. Wspomagacze. Ile ona w ogóle wynosi w tej chwili? Charyzma 9. To może i by nam się udało. Zobaczmy, co może nam z tym pomóc. Mentaty, mentaty pomarańczowe. Wódka, oczywiście. Whisky. Nie, zwiększa siłę. Wytrzymałość. Nie ma nic lepszego? Co orzeźwiający napój, odlot. Bo nie mam nic, co zwiększa charyzmę. Czy mam okulary, ale są założone już. Tak? Okulary w czarnych oprawkach plus jeden. Może on ma jakiś alkohol? Układy scalone, emitery alarmowe. Przyjrzymy się temu później. Co masz tutaj? Ja tu już patrzyłem. Tak, tak, zaraz do ciebie wrócę. Kurczę, szkoda, że wypiłem całe piwo. Potrzebowałem go, żeby zwiększyć udźwig. A spróbujmy go przekonać, tak. The Brotherhood will honor the memory of your team. Shouldn't you be the one to tell their story? Unless I go back, their sacrifices, everything we went through, it'll be forgotten. I can't let that happen. I'll do it for them. All right, I'll get my things. Head to the airport. Thank you. Thank you for everything. Dzięki. Dobra, teraz co możemy u ciebie znaleźć? Steampaki, trochę jedzenia. Tu nie ma nic ciekawego. Śmiecia. Strzelecki lekki rewolwer. Raczej się nie przyda. Tak, czy przyjmiecie go z powrotem? Not like that. He'll be placed under observation until he's fit for duty again. Still, his experience and knowledge of the Commonwealth make him an asset. He won't be turned away. Captain Kells will want to hear about this. Let's report in. Tak też zrobimy. Kolotaśma, odtwarzaj. Brotherhood of Steel Recon Team 429 Alpha. Final report. Our mission has failed. 6 hours after insertion, my company was ambushed. We lost 5 knights and exhausted our power armor reserves. We scuttled the armor to prevent looting, then retreated under fire, abandoning our supplies. I was separated from the 2 remaining members of my team within a week. Both are missing. Status unknown. I'd hoped to rendezvous with them at our holdout bunker and seek a means of escape from the Commonwealth. But no one has come. No one has come. No dobra, nic więcej się od niego nie dowiemy. Co my tu w ogóle znaleźliśmy? Jakieś uzbrojenie. Rewolwerowa samoróbka, strzelba snajperska na 45. Co my mamy na 45? To 26 obrażeń. Ma 22 obrażenia. Jest trochę celniejsze. Nasza jest lepsza. I coś tam jeszcze było. Ale pewnie nic ciekawego. Może bym tylko odpoczął? Nie, nie ma potrzeby. Wracamy do pancerza i w drogę. Proszę zameldować.
końcu wykonaliśmy dwa zadania. No to tak, to pewnie będzie na sterowcu, chociaż to tak naprawdę nie jest sterowiec. Na prydwenie. No to chodźmy. Może dowiemy się czegoś interesującego. Jakieś nowe zadania, coś takiego. A jak nie, to może przynajmniej dostaniemy jakąś sensowną nagrodę i trochę doświadczenia. Powinniśmy też pójść do tej kobiety, która zajmuje się kretoszczurami. Wydaje mi się, że... znaczy, nie mamy dużo tej krwi, ale trochę już mamy. Może coś za nią dostaniemy. To nam wskazuje tego kapitana, do którego się trzeba zameldować. Okej. Okay. Z Maxonem jeszcze nie ma co gadać, bo jeszcze nic nie wiemy. Wykonywanie głównego questa troszkę odłożyliśmy. O, tu na dole, tak? A, z tobą mam porozmawiać. Keles? Let me make one thing clear. As a member of the Brotherhood, you serve under my command. Nic mnie to nie obchodzi. If you want my respect, nie, nie chcę. You have to earn it. When I give you a mission, I expect results. Is that clear? mam duże rozkazy od starszego. I have orders from Elder Maxon, Captain. And those are your top priority. But you take orders from me as well. I'm aware of your search for the missing recon team. I want that resolved. Do you have anything to report? Tak. Tak, mam. There was one survivor. Paladin Brandis. Brandis survived? Well, where is he? Może wrócić, jest niezrównoważony. Udało mi się go przekonać. Powiedzmy, że udało mi się go przekonać. I convinced him to return to the Brotherhood. Well done. It may be difficult for him to adjust to life in the Brotherhood again. But his experience should serve us well. Very well. Is there anything else? Jak uczci ich bractwo, holotaśmy. O, mam holotaśmy. Thank you. I'll see that they make it to their next of kin. Dobra, zapytajmy jeszcze. How will the Brotherhood remember them? They faced their mission with courage. They fought with honor against overwhelming odds. They lived and died together as brothers. That is what it means to be a member of the Brotherhood of Steel. To już chyba wszystko. That's it. I'll prepare a full report for the Elder. In the meantime, allow me to offer you a new suit of armor. Bear it with distinction. Potężny napierśnik pancerza bojowego Bractwa Stali. Świetnie. This was no easy mission, Knight. Well done. Now, I have a more pressing matter that requires your attention. I've received reports that supplies have been disappearing from our supply depot at the airport. I suspect this may be an inside job. Niech skrobowie się tym zajmą, to nie jest moja decyzja, jeżeli jestem rycerzem. Z wewnątrz, drobne kradzieże. An inside job? Do you have any suspects? This is treason we're talking about. In a case like this, you are either sure or you are not. Until then, everyone is a suspect. I want you to take charge of this investigation. Ciekawe dlaczego. Report to Knight Sergeant Gavel at the base. He commands our logistics division. He can familiarize you with his unit and the depot. Beyond that, you have leave to conduct your investigation as you see fit. Report your findings directly to me. Is that clear? Tak. Czy to ma być tajne? Do I need to keep my investigation a secret? It's too late for that. Rumors have already begun to spread. Sergeant Gavel and his team will be expecting you. But that only makes your task more difficult. Whoever is doing this will have had time to prepare. Dobra. Możesz mi powiedzieć więcej? Gavel will fill you in on the details. But from my perspective, the strangest thing is what was stolen. Rations. Only rations. I don't know what to make of it, but it is curious. To mi pachnie nędznikami. No, any dobra. Other advice, Captain? Follow every lead. Look for anything suspicious, no matter how minor. But understand, treason is a serious charge. If someone in the Brotherhood is responsible for this, I need proof before I can act. Dobra, yes, sir. I expect results. See that I get them. Dismissed. Ktoś kradnie jedzenie. Dobra, mieliśmy porozmawiać jeszcze z kwatermistrzem, który zlecił nam załatwienie tych
zapasów. Zapłaciliśmy za nie 500 kapsli. Mogą oczywiście spróbować ich przekonać czy zastraszyć, a nie te drzwi. Ale wydawało się to jak, no, zupełnie nie w porządku. Dlatego im zapłaciliśmy. Kwatermistrz może nam... Może nam coś za to da. Osada należy teraz do bractwa. W sumie dobrze, bo jesteśmy sojusznikami. Nie ma sensu, żebym szedł tam w pancerzu, tylko zmarnujemy zasilanie. Tak będzie szybciej. Załatwimy sprawę i wrócimy. Cześć. Tak, w sumie tak. Crops will be available when harvested. Good work. I knew counting on you was the right thing. Here are your caps, as per our agreement. Plenty of farms out there to cross off the list, if you're interested. I realize it's not the most glamorous mission, but hell. No, dostaliśmy trochę doświadczenia. Reporting for extra work. You're just in time. I hear there's another farm just waiting for you to pay it a visit. Weźmy zadanie, ale nie będę go wykonywał na razie. You'll find the farm on your map. Don't forget, you get their cooperation by any means necessary. Troszkę mi się nie podoba ta linia zadań. Dobra, zyskaliśmy poziom. W sumie nie wiem, czy jest sens bardziej zwiększać nasze współczynniki. Są już całkiem niezłe. Może warto by na przykład wejść w hakowanie. Chociaż musielibyśmy zdobyć aż 4 poziomy. Podobnie ze ślusarzem, ale to wymaga podniesienia percepcji. Zobaczmy, co to jeszcze jest ciekawego. Broń radiacyjna zadaje podwójne obrażenia. Działanie rdzeni fuzyjnych jest wydłużone o 50%. Mogłoby się przydać. Co jeszcze? Nauka. Lepsze poziomy. Lepsze modyfikacje. No, będzie nam potrzebna w pewnym momencie. Złomiarz. Śruby, aluminium i miedź. Mogłyby się przydać. Dziecko nocy mnie nie interesuje. Karabiny nieautomatyczne. To zbyt specjalnościowe. O, będą się musieli postarać, żeby cię załatwić. Plus 10 do odporności na obrażenia fizyczne. Nieźle. Brzuch z ołowiu. Promieniowanie ze spożywanych posiłków i napojów ma na mnie mniejszy wpływ. Więcej życia, mniejsza szansa na uzależnienie, oddychanie pod wodą, odporność na promieniowanie, mniejsze obrażenia do kończyn, mogę jeść ludzkie zwłoki, odnawianie życia i więcej siły i wytrzymałości w dzień. Interesujące, ale niekoniecznie w tej chwili. Zastanówmy się. Mógłbym, na przykład, gdybym wziął hakowanie, mógłbym sobie otworzyć ten terminal, ale wymaga to dużo, dużo zachodu. A tam jest hełm z pancerza wspomaganego lepszej klasy. Wróćmy po swój pancerz wspomagany. W sumie niepotrzebnie go zostawiałem. Jestem ciekaw, czego potrzebuję do jakichś sensowniejszych modyfikacji, bo może bym się skupił na tym, żeby sobie zmodyfikować pancerz, skoro tyle czasu w nim spędzam. Musimy podejść do stanowiska pancerza. No i zobaczmy. Załóżmy, że chciałbym zmodyfikować na model F. Czego to wymaga? Nauka ranga pierwsza, zbrojmistrz ranga czwarta. Aha, czyli muszę tylko inwestować w zbrojmistrza, żeby to zrobić. Dobra, a inne części? Specjalne modyfikacje. Sensory zwiadowcze. Wymaga ranga... do tego jest potrzebna nauka. Zwiększa szansę na trafienie w wac. W sumie układ sensorów byłby fajny. Zwiększenie percepcji zawsze się przyda. Dobra, reflektor. To nie ma znaczenia.
barwy. Osłona pryzmatyczna. Zwiększa odporność na elektryczność. Maga zbroj mistrza lub nauki. Dobra, wszystko wskazuje na to, że najbardziej przydatny będzie, przynajmniej przy pancerzu wspomaganym, zbroj mistrz. Zobaczcie, jak bardzo nam to ulepszy odporność. Naprawdę bardzo. Dobra, wszystko już wiemy. Na razie zachowam ten punkt, bo i tak nie będziemy modyfikować pancerza do wartości pośrednich. Jeżeli już, to od razu zmodyfikujemy go do wartości najlepszych, tak myślę. No dobra, w drogę. Co jest naszym następnym celem? Wyżywienie wojska mnie nie interesuje w tej chwili. Powinność czy hańba? Może nie teraz. Kondensator. Droga ku wolności, może bractwo. Mieszkańcy skarby, ten pani proszą o pomoc. O właśnie, mieliśmy jeszcze porozmawiać ze skrybą jakąś tam. A potem po prostu wykonamy kilka prostych zadań dla bractwa. Chcę rozwinąć naszą postać. Zdobyć trochę kasy, zdobyć trochę doświadczenia. I reputacji. Dobra, skryba miała swoje laboratorium tu na końcu. Niepotrzebnie zużywam rdzeń. No. Tak, trochę zebrałem. Yes, here you go. You're becoming quite the field scribe. Maybe you missed your calling. Here's nie. Some caps for the trouble. I really appreciate you searching for the blood samples. 4 próbki krwi, 200 kapsli. To się bardzo opłaca. To się bardzo, bardzo opłaca. Dobrze wiedzieć. Będziemy polować na gule. Polować na gule, mutanty i wszystko inne. I kretoszczury. A właśnie, było tam, było takie wysypisko, którego w końcu nie przeszukaliśmy. Tam było sporo kretoszczurów, w tym jakiś specjalny. Co to? Rycerz po prostu. No dobra. W drogę. Może Blasku raczej nie jest miejscem, które chciałbym teraz odwiedzać, tak mi się wydaje. Niedługo może też trochę poeksplorujemy po prostu tereny. Dobra, gdzie mnie wysyłacie? Federalny magazyn żywności albo tunel Mass Pike. No dobra. Muszę podróżować do Diamond City, żeby tam dojść. Tak będzie najbliżej. Albo przez tę strefę walki, co prawdopodobnie narazi mnie na walki, więc po prostu udajmy się do Diamond City. Przydało się też zrobić kilka jakichś interesujących questów, takich fabularnych. Ale na razie mam ochotę zabić paru mutantów, korzystając z naszej nowej broni. It's a shame these people have to live in fear, sheltering in this old stadium when all those perfectly good. Sorry, Dan, że ci przerwałem w pół słowa. Jeśli schowasz broń, będziesz biec szybciej, aby osiągnąć maksymalną prędkość, rozpocznij sprint. Ciekawe, dlaczego pokazują przy tym szpona śmierci. Czyżbym miał przed nim uciekać? Chociaż jak na razie najbardziej niebezpieczny okazał się mutant samobójca. Z głowicą jądrową w ręku. A to bez sensu, czemu miałby się zabijać? Nie rozumiem tego. No dobra. Którędy do naszego celu? Tutaj pewnie przez jakąś straszną strefę walk. Może użyjmy broni dystansowej na razie. Tutaj będą supermutanci raczej, więc ten pistolet raczej się nie nada. Ten karabin teoretycznie mógłby być. Strzelba mogłaby być. Użyjmy tego. Jest długodystansowe. Możemy spróbować zdjąć ich z dużej odległości. No, to wygląda jak jakieś fajne miejsce. Tu jest wszystko na tej stacji. Czy ja mogę ją zająć? Co to za miejsce w ogóle?
No nie wiem. Paliwo do pana złotej rączki. Ciekawe, czy możemy je dać Cosworthowi. O, już jesteśmy na miejscu. To jest budynek, który mamy oczyścić. Bandyci? A! Ale dostał. No chodź, no chodź. Jeden padł. Niezły jest ten karabin. Właśnie nikogo więcej nie widzę. A, tu jest. Czy to był wybuch? Jak wybuch jakiegoś... Nie wiem, kto tutaj rzuca kuchnerę Mołotowa, ale bardzo mi się to nie podoba. Dobra, użyjmy jakiejś innej broni. Jakiejś broni do walki wręcz. Znaczy, no może nawet nie do walki wręcz. Nie. Młot będzie najlepszy. Teraz jest drogi. Będę trafić psa bojowego. O, dzięki nasowi wiemy, przynajmniej ci chwalą się wrogowie. Tak ich ciśnie tym laserem. Dzień dobry, mocarny bandyto. Nie jesteś wcale tak mocarny. I to tyle. Rozścieczona laska. Masz coś ciekawego jeszcze? Nie szczególnie. To chyba jeszcze nie wszyscy. A, tu na górze. Podobno do tych pancerzy można zdobyć jetpacki, ale jeszcze żadnego nie widziałem. To by dopiero było coś. I tyle? Nie widzę nikogo więcej. Okej, powinno być w porządku. Opa! Teraz to miejsce mam przeszukać. Znaczy oczyścić. A, mamy wejść do środka. No dobra. Tunel ma spike. Jeśli to będą kule, to moc sprawdzi się świetnie. Mam nadzieję, że to będą kule. Bandyci. Dostajemy zlecenia na bandytów? Ważnie? Słyszałem minę. O! Tam są wieżyczki, które strzelają do kuli. Szkoda byłoby je niszczyć w takim razie. Przyjrzyjmy się dokładnie sytuacji. Ten z drogi. Ha! Headshot. Dance, naprawdę. Wieżyczka sobie tutaj stoi. Mógłbym ją rozwalić, ale jeżeli ona rozwala kulę... Czy to jest terminal sterowania wieżyczki? Pewnie nie. O, tak, sterowanie wieżyczkami. Dezaktywuj diagnostykę systemu. Deaktywuję je. Pewnie co miała zniszczyć, już zniszczyła. Let's see what we found. Just a bunch of junk. What a waste of time. Co tutaj? W sumie nie mamy tu nic szczególnego. Rozwalić wieżyczkę? Rozwalam. Czy ten wybuch zadał nam obrażenia? Czy mi się wydaje? Precyzyjny, skalibrowany rewolwer, coś tam, coś tam. O, coś słyszałem. Słyszałem jakby szuranie nogami. O, jest z nami paladyn, wszystko będzie w najlepszym porządku. Co mówisz? No chodź. O, cholera. Co aktywowało tą minę? Puszka z pokrywką, myślałem, że to mina. Włączmy latarkę, tak lepiej. Miny są na suficie? Czy w beczkach?
Nie, tutaj była. No chodź. To było łatwe. Pewnie też jest pełno min. Ale w ogóle ich nie widać. Ciekawe jestem, czy mogli zamontować jakoś pod wodą. Myślałem, że to ludzie. O, gul podwodny. Gdzie są sytuacje? Co my tu mamy? Dzień dobry. Cześć i czołem. No, złoty zegarek. Trzeba go wrócić. Świetnie. Terminal średni. To jest jakiś rodzaj zbrojowni. No może i nie. No dobra. Weźmy sobie hakowanie. Czy nie warto? A, pewnie nie warto. Może być amunicja, narzędzia, trochę medykamentów. Skupmy się na czym innym. Na tym, co ważne. Na zabijaniu guli. Dzień dobry. Uległ mutacji. Nie wiem, co to znaczy. Mam nadzieję, że nie jest trujący. Wzmacniony. Plus jeden do siły i wytrzymałości. Ochraniacz na prawą rękę. Mam już całkiem dobry ochraniacz na prawą rękę, więc raczej nie będę z niego korzystał. To widz wody. Dzień dobry. O, prawie trafiłem beczkę. To bym się miał spyszna. Misie. Weźmy jednego. Medeks prochy zawsze przydatne. A. Misie bawią się w doktora. Nie będziemy tego psuć. Dobra. Powinno być więcej guli. Uważajmy na miny. Już dwie nas trafiły. O, dostaliśmy trochę obrażeń. Doznaliśmy obrażeń. Wspomagacze. Mielonka. Czemu by nie? Ej, tak mieliśmy piwo, które zwiększało charyzmę. Czemu ja przegapiłem? No, wiśniowa nuka kola. Nuka kola i tykwa. I wszystko będzie dobrze. Gdzie ci wrogowie? Dzień dobry. Nawet trochę amunicji. Nie trafiłem? Teraz powinieneś sobie sprawić taki młot, jak ja mam. Naprawdę dobrze się sprawdza w ciasnych korytarzach przeciwko kulom. Raz. Widzicie tego świecącego? Nie chcę do niego podchodzić. Żeby to wykorzystać, może... Karabin szturmowy, czego nie używałem. To jest maszynówka. Ja myślałem, że to maszynówka. Skoro tak, skoro już jesteśmy obok siebie, masz młotem. Czyli mamy niezłą odporność na promieniowanie, na której sobie weźmiemy antyrad. Jeszcze raz. Świetnie. Okej, to by było tyle, jeśli chodzi o te tunele. Pora zdobyć technologiczny gadżet, którego chciała... Ach, nie pamiętam jej imienia. Skryba w posterunku policji. Poszło. Naboje. Solidny bandycki napierśnik. Nie. Taktyczna lekka strzelba bojowa. Sporo warta, weźmy ją. No dobra, to chyba tyle. Jest tu sporo promieniowania, dobrze, że mamy pancerz wspomagany. Do wyjścia. Najkrótszą drogą. Wszystkie miny, które tu były, już pewnie wysadziliśmy, więc... To nie powinien być problem. Mogę już
wyłączyć latarkę, nie ma takiej potrzeby. Jestem fanem pancerzy wspomaganych w tej chwili. Oczywiście fajnie jest poruszać się szybko bez pancerza. Ale w tej zbroi z młotem czuję się jak z Warhammera 40 tysięcy. Pewnie taki był zamysł. Zastanawiam się teraz, czy trzymać się naszego pierwotnego planu zwiększenia podstawowych współczynników, czy pójść w perki. Radzimy sobie całkiem nieźle, więc może... Rzeczywiście podstawowe współczynniki są najlepsze. Czy masz coś, co zwiększy mój udźwig? Mocny grzbiet, plus 25 do maksymalnego udźwigu. Wydaje się to troszkę... troszkę zmarnowanym punktem, no ale cóż. Dobra, inteligencję mamy maksymalną, teraz pora na charyzmę. Potem wszystkie inne rzeczy. Okej. Okay. Mapa. Federalny magazyn żywności. O, stąd będzie najbliżej. Pan Wyrwik Flak, w oryginalnym Mr. Gutsy. No, w sumie jest coś w tym, bo Guts to flaki. Ale myślałem raczej, że chodzi o znaczenie, że on has guts, czyli że jest twardy. Mniej więcej. W przeciwną stronę. O, mgła. O, pięknie wygląda nasz pancerz w świetle słonecznym. Nie, nie wskoczymy. No trudno, to naokoło w takim razie. 10 rdzeni. Gdzie ja znalazłem rdzenie? Nie przypominam sobie. No nieważne. Ale idziemy do bunkra. W bunkrach czasem są interesujące rzeczy. Już wydaje mi się, że przedmioty, które znajdujemy, zależą od naszego poziomu. Więc może na relatywnie niskim poziomie, na którym jesteśmy, nie znajdziemy jakichś świetnych przedmiotów. Zresztą kto to wie. To jest tak zwany blind playthrough, czyli nie wiem po prostu, co w tej grze się dzieje. Wiem tyle, ile nauczyłem się grając w nią. Motor. Daleko jeszcze? O, federalny magazyn żywności. Tylko w tym momencie atakują nas góle albo coś podobnego. Skrzynka. Zawsze bardzo chętnie zbieram trochę z takich skrzynek. Oczywiście w grze. O? Bandyta. Cześć. A! To było łatwe. Żółty hełm lotniczy. Całkiem łatwe. Pies bojowy. Ojejku, szkoda mi psa. One są takie opancerzone. O, mają te. Pancerz? Poważnie? Ciekawe, czy można je założyć na naszego psa. Ten, co ty robisz? Rozwala wieżyczki. Granat. Go. Mocarny bandyta. Niewystarczająco mocarny. Masz. I jeszcze raz. Przebijająca deska. Ignoruje 30% odporności celu na obrażenia i energię. Aha, nie będę walczył deską. Dobra, kogo my tu mamy? Jesteśmy nieźle uszkodzeni. Wspomagacze. Weźmy oczyszczoną wodę. Steelpacka. I może pire ziemniaczane. Świetnie. Amunicja zawsze się przyda. Okej, okay, tu nie ma żadnych więcej wrogów. Ja coś muszą być na zewnątrz. Są tu bandyci, ale nie wiem, nie widzę ich w tej chwili. Tam na górze jacyś są. O, wieżyczka.
Jeżyczka wymaga broni dystansowej w tym wypadku. Nie. 3 naboje do rewolwera RU to niewystarczająca ilość naboi. No. Łatwo poszło. Skąd strzelają bandyci? Z tego domku na górze. Nie, stąd. No, nie taki zły ten pistolet. Toster. Bierzemy wszystko. Nie mam pojęcia, czym jest nabój gamma. Dodam, że w pewnym momencie że z czasem się dowiemy. Kiedy zdobędziemy odpowiednią broń, która może ich używać. Dansko załatwił. Nabój, pistolet automatyczny. I to tyle. Karabin myśliwski. Do tej pory mamy chyba tylko krótki karabin myśliwski. Może ten będzie lepszy, kto wie. No dobra, to chyba by było na tyle. Może tu ktoś jest. Normalnie Paladin Dance to... maszyna do zabijania. Dobrze, że mamy go ze sobą. Wiele ułatwia. Opa. Dobra, no to prowadź do bunkra. A potem w następnym odcinku może wybierzemy się na Morze Blasku. Może już czas? No nie wiem. To w sumie możliwe, że już czas. Makaron z serem Blanco. Nie jest to na pewno zaawansowane... ten zaawansowany technologicznie artefakt, który mamy uzyskać. Interesujące pułapki z puszkami. Ale właśnie zorientowałem się, że pora kończyć ten odcinek, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i skończymy eksplorację tego miejsca w następnym. Dziękuję, do zobaczenia.